Cześć, z tej strony Xflix dla serwisu IntelliPoker i oglądacie kolejny odcinek, gdzie Xflix zostaje kompletnie zmiażdżony. Wybrałem kolejne rozdanie, wydaje mi się ono dość zabawne, ale nie uprzedzając faktów, zobaczmy po prostu, co się stało w rozdaniu. Wszyscy do małej ciemnej spasowali, która otworzyła za trzy ciemne i postanowiłem bronić mojego 3-5 sutet, mając pozycję. Bardziej wolałbym tutaj spasować, może nawet 3-bet jest tutaj lepszy niż samo sprawdzenie. Ta ręka jest zbyt słaba, żeby jej bronić, ale tak czy inaczej postanowiłem sprawdzić. Gdy postanowiłem bronić takiej ręki, to jaki lepszy flop mógłbym sobie wymarzyć niż open-ended do pokera? Więc mój przeciwnik wykonuje continuation bet, czego się spodziewałem, ponieważ jest to świetny flop do tego zagrania. I postanowiłem rozegrać swoją rękę agresywnie. Postanowił sprawdzić, na ternie dostałem swojego slita, świetnie. Więc postawiłem dla wartości i zostałem sprawdzony. Mamy odpowiednią wysokość puli i staków, żebym mógł komfortowo wysunąć all-in dla wartości, ten król za bardzo mnie nie martwi. I zostałem kompletnie zmiażdżony przez karetę. I w zasadzie zasłużyłem sobie na to, ponieważ 3-5 sutet nie jest świetną ręką do obrony. Mogłem 3-betować preflop, może nie chciałby wtedy wejść z czwórkami, nie mając pozycji. Tak czy inaczej uznałem to rozdanie za całkiem zabawne, ponieważ nie wiedziałem, że tak naprawdę cały czas zblefowałem. To znaczy, nie wiedziałem, że tak naprawdę moje jedyne auty to as pik i szóstka pik. Więc uznałem to rozdanie za całkiem śmieszne. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I czekajcie na kolejne odcinki moich najlepszych 5 nieudanych prób blefu, gdzie Xflix zostaje kompletnie zmiażdżony.